Pani Paulino, większość osób kojarzy z Panią z takich aktywności okołomedialnych, ale Pani prowadzi też szkolenia, które motywują kobiety, wspierają kobiety, więc Pani wie najlepiej, jakie problemy mają Polki, z czym się zmagają? To jest bardzo złożony problem i o tym będzie cały mój doktorat. Natomiast generalnie taki portret socjologiczny kobiet w połowie biegu życia, czyli dokładnie takie jak ja, przede wszystkim zmagają się ciągle z wpychaniem je w szufladki. Wydaje się, że wciąż nie ma na nie pomysłów w naszym kraju. Są już dojrzałe emocjonalnie, mają odchowane dzieci, w pracy już dużo osiągnęły. Natomiast prawda jest taka, że wciąż nie ma na nie pomysłu, jak wykorzystać ten potencjał. Pomagam kobietom, żeby umiały pójść i zawalczyć o siebie. W sensie dojrzałam do momentu, że chcę być wypromowana. Dojrzałam do momentu, że chcę dostać podwyżkę. Albo dojrzałam do momentu, że czuję syndrom wypalenia i chcę założyć własną firmę. Staram się ich uczyć zarówno tej warstwy takiej językoznawczej, w jaki sposób mają to wyrażać werbalnie słowami, ale również jak mają się przygotować mentalnie. Wiele kobiet nie pamięta o tym, że są wspaniałe, muszą sobie jakoś to przypominać. Czy właśnie dlatego na Pani ręku jest słowo bogini, czy to w ogóle zupełnie inny powód stworzenia tego tatuażu? Panie redaktorze, przede wszystkim mężczyźni powinni mówić kobietom, że są wspaniałe, cudowne, że są natchnieniem, inspiracją, że mobilizują ich do życia i do pracy. Cieszę się, że złożyłem już kilka dzisiaj komplementów w Pani stronę. Moja bogini jest po to, żeby sobie pomyśleć, że niezależnie od urody, jakie jesteśmy, to nie jest tak, że wszystkim się zawsze będziemy podobać, bo inaczej byłybyśmy zupą pomidorową. Każda dla samej siebie powinna być boginią. I uczę kobiety, żeby szanowały siebie, czuły wobec siebie dobro, dobrą energię i umiały tarzać się w swoich sukcesach, niezależnie czy one są małe i duże. Wielkie sukcesy czasami mogą w ogóle nie nadejść. Ja uczę kobiety, że sama droga, którą idziemy, bo na końcu jest cel, już powinna być spełnieniem. I ja mam szukać w tym pozytywnych emocji, energii, cudownych ludzi i nie zastanawiać się nad tym, co jest złe, tylko zastanawiać się codziennie, co mnie dzisiaj dobrego, fantastycznego, niezwykłego i niepowtarzalnego spotkało. Uśmiecham się sam, bo to sama prawda, więc życzymy, żeby wszyscy obejrzeli nasze wszystkie wywiady, bo każda z bohaterek właśnie taką mądrą kobietą jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję.